Cześć, witajcie na Tajlingowy Dziadzia. Kolejna paka od widza. Tym razem od wirusa, świrusa, od wirusa, może tak. Stały widz. Pozdrawiam cię serdecznie, przyjacielu. Napchał tego widzę srogo, naprawdę. Napchał tego srogo. Zapakowane, kurcze, ciężkie. Żona odbierała, mówi, że kawał paczuni. I nie myliła się, kawał paki. Zobaczymy, co on tam wymyślił. Napisał do mnie, że produkty, których nie było na kanale, świetnie. Tylko i wyłącznie się cieszy z tego tytułu. O, pykuś, dobra. Tu widzę, że zaczynasz to nieźle, dziadzia. No bardzo fajnie. Z której strony się dostaniemy? Może z tej? Okej. Ależ zawinął. No. Można? Można. Przed chwilą rozpakowywałem paczkę od Marcina, którego serdecznie pozdrawiam. Wirus, ależ tu zaszalałeś. Hopie, hopie. Hopie, hopie. Upa. Posklejał, kurczę. No ładnie zapakował. Zobacz, zobacz jak zaszalał. Ho, ho. Proszę, dla dziadzi. List miłosny. Zobaczmy, co on tam napisał. O. Pstryk. Mamy co nieco na testy, możesz udostępnić komuś dalej. Pewnie, że udostępnię. Mam nadzieję, że są tu produkty, których jeszcze nie miałeś. Ja też mam taką nadzieję, słuchaj. I nie było ich u ciebie na kanale. Jest taka możliwość, bo jest tego tyle, że ja nie jestem w stanie wszystkiego ogarnąć. Nie wiem, kiedy to ogarnę tak naprawdę, a czasu brakuje. Doba jest zdecydowanie za krótka. Wiosna zbliża się małymi krokami. Tak, u mnie jest, już ci mówię, 11 lutego. Więc można ruszać z zabawą, testowaniem, zgadza się. Powodzenia w rozwoju kanału, dziękuję ci ślicznie. Fajnie, że nie wymiękasz. Nie wymiękam, oczywiście, że nie wymiękam. Dziękuję wirus za serdeczne życzenia, można powiedzieć. Niedługo 14 lutego. Ten płyn do szyb w butelce to FX. To Allegrini IP10 Verti. Ciekawe jak ci podejdzie. Zobaczymy. W pakowaniu pomagała moja prawa ręka. Julia. Ho, serdecznie pozdrawiam cię, Julia. No proszę, no kurczę. Pozdrowienia. Jeżeli dobrze przeczytałem, Julka, tak? Albo Julia jest napisane. Tak czy tak, Julia, serdecznie ciebie dziadziuś pozdrawiam. Szczęścia, zdrowia i słodyczy. Tobie detailingowy dziadzia życzy, jak to mówią. Okej. Okay. Pozwoliłem sobie przeczytać list od wirusa. Wirusa, świrusa. Dobra, wirus, patrzymy dalej. O, lulululululu. Papiery, papiery, papiery. Papiery tu. O, no przed chwilą Will Cleaner, proszę. Przed chwilą odpakowałem od Marcina. Nie zaszkodzi mieć go dużo. Im więcej materiału, tym będę mógł szerzej przetestować produkt, ale sobie powącham. Fenomenalnie pachnie. Nieźle. Lecimy dalej. O, Will Tire Cleaner. Proszę bardzo. W ładnym opakowaniu. Kurczę, no świrus, zaszalałeś w takich buteleczkach. Gotowy do użycia w pełni bezpieczny dla każdej powierzchni produkt do czyszczenia felk. Lekko zasadowy odczyn. Odpowiednio dobrane związki z win. No, przetestujemy bardzo chętnie. Ha, o tym pisał do mnie Koch. MZR, gruba sprawa. Tutaj już nie będzie. Do wnętrz, specjalny środek czyszczący. To coś w stylu, kurczę, bo mam od Lahegi taki produkt, który jest do prania, do czyszczenia plastików, taki Fornano Scrap Alkaline. Będziemy testować. Bajeczka. To wspaniały środek czyszczący, przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń i przygotowywania powierzchni pod zabezpieczenie dzięki innowacyjnej formule Cleanerek te sprawy. No, śmierdzi tak troszeczkę. Sprawdzimy. Kurczę, kiedy ja to sprawdzę? O, tu też coś jest, już bym to prawie wyrzucił. Hopie, ale napchałeś, ja pierdzielę. No za dużo tego, naprawdę ja nie ogarnę tego tematu, no nie ma szans, no za dużo tego wszystkiego. Jak ja się z tym wszystkim sprężę, nie mam pojęcia. O, jak ładnie opisał, kurde. ADBL, polimer. Dobrze, 1 do 200, będziemy działać.
za DBL-em. Płyn do szyb, znany temat. Ok, wiem co jest. Był na kanale, nie szkodzi. Puścimy dalej, wirus. Będzie to od ciebie, dla widza. Wstawiamy. Za to mizerkiem Nie no, kolej zaszalał. Trzeba było to w coś przelać, w cokolwiek. Kurczę, w jakiś słoik nawet. Wąchniemy. Ten, bo ja pamiętam, miałem niebieski, ten pachnie jak... No tak średnio. Tak, no jak płyn do szyb. O, może tak. Jak płyn do szyb. Papiery. A tu co? Tu taka sytuacja. O kurczę. Blizzard Extreme. O kurczę. Nieźle. No to tutaj nie wiem. Będę musiał poczytać. Piana alkaiczna. Puh. Może być ciekawa sprawa, już wącham. Piana i szampony to jest mistrzostwo, uwielbiam. Mój konik, kurczę. Taki mydlany. Ale świetna sprawa, będziemy badać. Podoba mi się w ogóle banieczka taka fajna. Dzięki, super. Super, 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 super. 3D! Co my tu mamy? Też jakaś pianka, kurczę, cała butla? No dobrze. I szampon chyba, i jako piana, kurczę, muszę to jakoś odpakować. Ale zawinął. Pięknie zapakowane wszystko, słuchajcie. To pełna butla, no oszalał. O nie, coś puściło. Coś puściło. Trzeba było dziadzia założyć rękawiczki. Tam, taram, tam, tadaram, tam, tadaram. O, do czyszczenia. A, widzisz. Zaraz niuchniemy. Przyjemnie, bardzo przyjemnie. Już mi się podoba zapach. Tu mamy co? Coś mamy. Coś mamy, Sonax. O, silikon. No dobrze. Ok. Tu mamy K2. Akra? Nie. Co to jest? Kurczę. Usuwa nieprzyjemne zapachy. No patrz. Neutralizator zapachów. Ho! Ciekawa sprawa. No. No, K2 nieraz potrafi pokazać pazura. Nie da się ukryć. No i tu jakieś kurcze Royal. Coś Royal, nie wiem co. Royal. Pierwszy raz widzę to w ogóle. Rokam jakiś kurcze. Ale do czego to jest? Gastro coś tam. Preparat usuwający osady z kamienia. A, czyli totalny kwasior. 2. PH. Wow. No. Czyli do zmywarki. Aha, czyli możemy go, kurczę, do lakieru? Pomyślimy. Zobaczymy. Obadamy. Może go nie rozpuści. Może być ciekawa sprawa, słuchaj, z kamieniem. Przy odpowiednim stanie. No, tutaj to już popłynąłeś. O, zobaczcie. Złoto wpłynie. Gross Gold. Wheel Coating. No dobrze, powąchamy. Nie pachnie. Okej, okay, no dobra. Wirus, świrus, przesadziłeś. Ewidentnie przesadziłeś, chłopie. Za dużo tego wszystkiego, naprawdę. To jest jakieś szaleństwo, kurczę. Dziękuję ci bardzo. Konkretne produkty, jak od każdego widza, który wysłał, naprawdę jestem bardzo zadowolony. Miło. Tego jestem ciekawy, tego kwasiora. Widać, że jest to jakiś kozak na odkamienianie urządzeń gastronomicznych. No, z lakierem może być ciężko, ale zobaczymy, no. Jakiegoś gruza znajdę. Dużo ciekawych, fajnych produktów. Jeszcze raz, wirus, świrus, dziękuję ci bardzo. Nie wiem, kiedy to się pojawi. Nie mam pojęcia. Jak będę tylko miał chwilę, będę starał się coś z tym ogarnąć i postaram się jak najszybciej pokazać te produkty. Jak stwierdzę, że wyczułem mniej więcej produkt, ewentualnie, że już wiem, jak jest fantastyczny lub jak jest do wiadomo czego, wtedy wrzucę ten filmik. Jeszcze raz serdecznie ciebie, wirus, pozdrawiam. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra.